Cześć, z tej strony Artur. Dzisiaj... Artur, słuchaj, jest sprawa. Znowu ty? No, znowu jest taka sprawa, no. No bo mamy sprawdzian z wielomianów, wiesz? I czy... No strasznie zestresowani jesteśmy, bo te wielomiany to ni chuchu na mnie idą, nie? Że jesteś strasznie zestresowany, fajne, tak? Fajne z wielomianów to, mówisz, to tak? Dałoby radę, jak żebyś nam pokazał, jak rozwiązać. Aha, dobra, jasne. Z funkcji nam mega pomogłeś, także szacun. To co, damy radę? No dobra, to pokaż te zadania w takim razie. Skoro mówisz, że tak bardzo jesteś zestresowany tym sprawdzianem z tej matematyki, to no. Zarówno dla ciebie, jak i dla wszystkich maturzystów tegorocznych mam przyjemność zaprosić was wszystkich na darmowy kurs organizowany przez uczelnię SWPS. Jak darmowy, to uczciwa cena. Matura 2024, na który naprawdę serdecznie zapraszam. Ja chętnie skorzystam, nawet do sprawdzianu. Link do zapisu na kurs macie w opisie, jak i również tutaj gdzieś się wam wyświetli. Kurs Matura 2024 organizowany przez SWPS to jest cykl różnych spotkań i webinarów po prostu, dotyczące na przykład tego, jak radzić sobie ze stresem związanym z maturami, jak w ogóle rozplanować sobie naukę, czy istnieją może jakieś lifehacki, które w jakiś sposób wam pomogą właśnie w przygotowaniu się czy też do matury, ale również na studiach, czy nawet w waszej pierwszej pracy, a może i kolejnej. Kurs jest przygotowany przez psychologów i psycholożki właśnie Uniwersytetu SWPS oraz dodatkowo już teraz was zapraszam również w październiku na webinar, który sam poprowadzę, dotyczący właśnie przygotowywania się do matury, tym razem z matematyki. Także już serdecznie zapraszam. Dziękuję jeszcze raz Uniwersytetowi SWPS za bycie patronem tego odcinka. No i przechodzimy w takim razie do wielomianu. Tobie kurs tym bardziej polecam, skoro mówisz, że stres cię jakoś strasznie zżera. No dobra, ja chętnie skorzystam, nawet do sprawdzianu. Lecimy. Elo! Temat ma? Dzisiaj kolejna część serii Sprawdzian na 5 i dzisiaj zrobimy sobie przykładowe zadania pod klasówki czy też sprawdziany najprawdopodobniej w drugiej klasie szkoły średniej z wielomianów. Także powiemy sobie o tym, jak się w ogóle działa na wielomianach. Mnoży, dodaje, odejmuje, dzieli również. Powiemy sobie właśnie o dzieleniu wielomianu przez dwumian, o schemacie Hornera. Powiemy sobie na pewno coś o wykorzystaniu twierdzenia o reszcie, twierdzenia bezu. Nie zabraknie rozkładu wielomianu na czynniki albo po prostu rozwiązywanie równań wielomianowych. No na pewno jakieś wzory trzeciego stopnia pojawią skróconego mnożenia przy okazji. No tak starałem się wybrać te zadania, żeby na pewno nic was nie zaskoczyło na waszych ewentualnych sprawdzianach w szkole. Także zapraszam! Oczywiście, jeżeli potrzebujecie więcej przykładów, na przykład z równań wielomianowych, to tu trzymajcie link do właśnie materiału na temat wszystkich rodzajów równań wielomianowych, jakie możecie rzeczywiście spotkać w tej szkole średniej. Ten materiał również jest przeznaczony dla maturzystów z rozszerzenia. Dzisiaj wielomiany na poziomie podstawowym, od razu uprzedzam. Dajcie znać w komentarzu, czy chcielibyście dedykowany sprawdzian na 5 z wielomianów z rozszerzenia, bo rzeczywiście troszkę tam tych tematów nam dochodzi, jak równość wielomianów, jak jakieś równania wielomianowe z parametrem, nierówności wielomianowe, wykresy wielomianów. No jest tego całkiem sporo, jeśli chodzi o dodatki z wielomianów, także dajcie znać w komentarzu. Od razu na starcie polecam zatrzymywać ten materiał w momencie, kiedy wam pokażę zadanie i spróbować samemu to zadanie rozwiązać. Oglądając, jak ktoś robi za kogoś zadanie, no niekoniecznie wam to pomoże w nauczeniu się matematyki. No dobra, zaczynamy. Zadanie numer 1. Pierwiastkiem wielomianu w od x równa się x do trzeciej minus 4 dodać 2 pierwiastki z 3 razy x jest liczba. No i mamy ABCD albo minus pierwiastek z 3, albo pierwiastek z 3 i tak dalej, i tak dalej. Co to znaczy, że wielomian ma pierwiastek? No od tego zacznijmy, podstawy podstaw, no pierwsze zadanie na rozgrzewkę bym powiedział. Pierwiastek wielomianu to jest innymi słowy miejsce zerowe wielomianu, czyli tak naprawdę taki x, taka liczba, która spowoduje, że tutaj wartość tego wielomianu będzie zerem, czyli można powiedzieć, że jeżeli w od x przyrównamy do zera, tak, czyli tutaj będzie zero po prostu mianując w od x, no to ten pierwiastek wielomianu to będzie inaczej rozwiązanie właśnie takiego równania. Czyli innymi słowy zastanawiamy się, która liczba, jak ją wstawimy tutaj i tutaj, spowoduje, że cały wielomian nam się wyzeruje. O to chodzi, jeśli chodzi o pierwiastki wielomianu. No dobra, no to co? No to chyba zaczynamy od początku, czyli trzeba było sobie sprawdzić, ile to będzie w od minus pierwiastka z 3. No dobra, no to wstawiamy wszędzie, gdzie jest w naszym wzorze wielomianu x,
po prostu minus pierwiastek z 3. Pamiętajcie, jak wstawiacie ujemną liczbę za niewiadomą, to wypadałoby ją w nawiasie wstawiać, czyli minus pierwiastek z 3 to będzie do potęgi trzeciej, minus 4 dodać 2 pierwiastki z 3 razy minus pierwiastek z 3. No dobra, no trzeba to policzyć. Jeżeli jest nieparzysta potęga i ujemna liczba, no to wynik będzie na minusie, więc od razu napiszę sobie minus, żeby się po prostu tym tutaj nie przejmować. No i pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 3 to będzie 3 i 3 razy pierwiastek z 3 to będą 3 pierwiastki z 3 tu po prostu, cyk. No dobrze, i teraz tu mamy minus, więc zróbmy to w kwadratowym nawiasie. Tak, wiem, dla rozszerzenia niektórzy by mogli powiedzieć, że te dwa minusy dają plus. No ale na spokojnie, nie każdy na to wpadnie, policzymy to sobie na spokojniej. No i teraz mamy ten nawias razy ten minus pierwiastek z 3, więc trzeba 4 przez minus pierwiastek z 3 pomnożyć, no to będą minus 4 pierwiastki z 3. I teraz 2 pierwiastki z 3 razy minus pierwiastek z 3, to znowu będzie minus 2, no i pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 3 to będzie 3, tak? Bo mamy pierwiastek z 3 do kwadratu, czyli można powiedzieć, że nam się ten nasz pierwiastek z kwadratem niweluje. No dobra, no to minus 3 pierwiastki z 3 i to będzie plus 4 pierwiastki z 3, tu jest 6, czyli zmieniamy znak plus 6, no to chyba nie, chyba to się nie wyzeruje, bo to zostanie nam pierwiastek z 3 dodać 6, także odpowiedź A nie. No dobra, ja nie będę tego kasować, wiemy, że A na pewno nie, natomiast zauważcie, żeby B sprawdzić, to jedyna różnica, że plus będzie pierwiastek z 3, więc zróbmy sobie po prostu taki myk, że tu zamienię na plus, tu zamienię na plus, wszędzie, gdzie będzie x, to zamienia się na plus, czyli tu jest plus, no i teraz się zastanówmy. Pierwiastek z 3 po prostu to tu będzie na plusie, to razy to, tu będą plus 4 pierwiastki z 3 i tu się zrobi plus 2 razy 3. Taka będzie różnica, czyli tu będzie plus, tu będzie minus i tu też będzie minus. No dobra, no i co? Nie zmienia to faktu, że nadal to się nie wyzeruje, no bo zostanie nam po prostu minus pierwiastek z 3, tym razem minus 6, czyli B również nie. No okej, lecimy dalej. No dobrze, no to C, czyli W od 1 minus pierwiastek z 3. Tu będzie najwięcej roboty, wam powiem, bo za x trzeba całe wyrażenie, całą sumę algebraiczną wyrzucić, czyli tu będzie 1 minus pierwiastek z 3 do potęgi trzeciej, minus 4 dodać 2 pierwiastki z 3, razy 1 minus pierwiastek z 3. No dobra, i tutaj można by było ewentualnie, a no to nawet wcześniej można było zrobić teraz, jak się zacząłem zastanawiać, no ale trudno, nie zauważyłem. Możemy sobie tutaj, zauważcie, to i to wyciągnąć jako wspólny czynnik przed nawias, polecam to zrobić. Jeden nawias nam odleci, czyli tu będzie 1 minus pierwiastek z 3, o, i tu teraz w kwadratowym nawiasie co zostanie? Jeżeli ten składnik podzielimy przez jeden nawias 1 minus pierwiastek z 3, no to zostaną jeszcze dwa nawiasy, czyli tu zostanie 1 minus pierwiastek z 3 do potęgi drugiej. No dobra, uciekliśmy od wzorów trzeciego stopnia, natomiast jeszcze jakieś zadanie z tego powinno być, no bo wzory trzeciego stopnia skróconego mnożenia też was w sumie w teorii tu powinno obowiązywać. No i będzie minus, no i tego już nie będzie, czyli zostanie tylko ten nawias, czyli minus i tu jest 4 dodać 2 pierwiastki z 3. W sumie można było już wcześniej tego x-a tutaj wyciągnąć ogólnie w wielomianie, no ale trudno, nie wszystko się od razu zauważy. No i tu zostanie nam 1 minus pierwiastek z 3. Nie będziemy się tym przejmować, bo tu jest mnożenie, czyli żeby z tego 0 wyszło, to razy to, żeby było 0, to albo to się wyzeruje, ale się nie wyzeruje, czyli z tego musi wyjść ewentualnie 0. Tutaj nam zabrakło, widzę, jednego nawiasu. O, no dobra. Tu mamy wzór skróconego mnożenia drugiego stopnia, bo broń Boże, że to jest 1 minus 3. Tak, to nie jest a kwadrat minus b kwadrat. Od razu uprzedzam. Czyli a kwadrat to będzie 1 minus 2ab, czyli 2 pierwiastki z 3, dodać b kwadrat, czyli dodać 3. Tu zmieniamy znaki, minus 4 minus 2 pierwiastki z 3. No jak tak patrzę, to chyba niestety nic z tego nie będzie. Tu zostaje nam 1 minus pierwiastek z 3, a tu nam zostanie 1, 3 i minus 4. To się nam tutaj w teorii zredukuje do 0, natomiast zostaną nam minus 4 pierwiastki z 3. No to nie jest równe 0, także niestety nie, więc C nam odpada, więc według eliminacji powinna być odpowiedź D. Jakbyście nie mieli czasu, to bym tak zaznaczył, natomiast skoro mamy taką opcję, to sprawdźmy. No tutaj za dużej różnicy nie będzie, zrobimy trochę podobnie, czyli taka różnica by była, że tu będzie plus i tu będzie plus, więc różnica będzie taka, że wyciągniemy 1 dodać pierwiastek z 3 przed nawias, tu zostanie nam 1 dodać pierwiastek z 3 do kwadratu, a tu cała reszta już będzie tak samo, czyli tu będzie plus i tu we wzorze będzie plus, tu będzie plus, no i teraz zauważcie, że różnica polega na to się redukuje, czyli rzeczywiście tu w tym drugim nawiasie będzie 0, a 0 razy cokolwiek daje 0. Także odpowiedź D. Lecimy dalej, kolejne zadanie. Dajcie znać, czy trudne. Zadanie drugie, liczby minus pierwiastek z 3 i 1 są jedynymi pierwiastkami równania A, B, C czy D. No dobra, spróbujcie sami zrobić i działamy. Czyli mamy sprawdzić, który z tych wielomianów, powiedzmy sobie szczerze, no czy tam równanie, że tylko minus 3 i 1. Dobra, weźmy na tapet A. Tu mamy x do trzeciej plus 2x kwadrat i ja przerzucę to 3x na drugą stronę, równa się 0. No tak naprawdę powinniśmy rozwiązać
rozwiązać to równanie. Oczywiście tu jest kwadrat. No i zobaczyć, czy tylko minus 3,1 jest pierwiastkiem, czy innymi słowy rozwiązaniem tego równania, czy może coś więcej. No możemy tutaj wyciągnąć x-a przed nawias. To można zauważyć, nawet trzeba. Wtedy dostaniemy x kwadrat, dodać 2x minus 3 równa się 0. No to tu albo z tego x będzie równy 0, albo to, co w tym nawiasie będzie równe 0. Natomiast czy jest sens to liczyć? No nie jest sens, bo miała być tylko minus 3 i tylko 1 rozwiązaniem tego równania, a już jest 0. Czy jeszcze 0 nam tu dojdzie, więc na pewno nie odpowiedź A. Okej, lecimy dalej. No dobrze, B. Mamy x do trzeciej plus 3x kwadrat minus x minus 3 równa się 0. No to jest takie równanie do pogrupowania, czyli tu i tu możemy wyciągnąć sobie wspólny czynnik przed nawias, to będzie x kwadrat i wtedy co nam zostanie? Tu zostanie z x do trzeciej zostanie x, z 3x kwadrat zostanie plus 3, cyk. Natomiast tak, żeby ten nawias się nam tutaj zaraz powtórzył, to z minus x i minus 3 można wyciągnąć minusa, czyli minus 1, już żeby było klarowniej. W nawiasie nam zostanie x plus 3, no bo musimy podzielić przez minus 1. Jeden i drugi składnik równa się 0. Dzięki temu mamy x plus 3, wyciągamy przed nawias, a w drugim nawiasie nam zostanie x kwadrat minus 1. O, no i to ma być równe 0. Z tego wychodzi x równy minus 3 jak do 0, a z tego wychodzi, no co, x kwadrat równy 1, x będzie równy 1 lub x będzie równy minus 1. Także niestety problem jest taki, że pojawiło nam się co? Pojawiło nam się minus 1, a miało nie być minus 1, czyli to nie. I tutaj warto już zauważyć coś takiego, czy już wiemy, że odpowiedź B nie, natomiast zauważcie, że w D tutaj też się pojawia taki czynnik, który jest w postaci to iloczynowej x kwadrat minus 1, czyli dokładnie co to tutaj. Czyli wiemy, że stąd już wyjdzie nam x równy 1 lub wyjdzie nam x równy minus 1, czyli tu jest ten sam problem, czyli D również nie. A jeżeli nie, to w takim razie odpowiedzią dobrą musi być C, natomiast sprawdźmy sobie na szybko. Czyli tu mamy x minus 1 do kwadratu razy x kwadrat dodać 6x dodać 9 równa się 0. No dobrze, no to już mamy postać iloczynową, żeby z mnożenia dostać 0, to chociaż jeden z czynników się musi wyzerować, czyli to musi się wyzerować, no tak naprawdę do kwadratu, ja wiem, natomiast w sumie cokolwiek do jakiejś potęgi, żeby dało nam 0, to coś musi dać nam 0. No tam pod warunkiem, że n będzie dodatnie. O, okej? Okay? To zawsze możemy opuścić po prostu tą potęgę. Warto zapamiętać. Czyli x minus 1 musi dać nam 0, czy x jest równy 1. Natomiast tutaj jak jest sprawne oko, to zauważy, że można to zwinąć do wzoru skróconego mnożenia x plus 3 do kwadratu. Tak? Więc z tego wychodzi x równa się minus 3 ewidentnie. Ewentualnie jak nie zauważycie, no to jak ktoś deltę policzy, b kwadrat 36 minus 4 razy 9, 36 równa się 0. Czyli tutaj x będzie minus b, czyli minus 6 przez 2, również wyjdzie minus 3. No jak nie zauważycie wzoru skróconego mnożenia, no to delta wyjdzie 0. Jeżeli delta wam się wyzerowała, to oznacza, że zmarnowaliście trochę życia, niestety. To oznacza, że dało się to zwinąć do wzoru skróconego mnożenia. No dobra, odpowiedź C, lecimy dalej. Zadanie trzecie i to już nie ABCD. Pierwsze były na rozgrzewkę, dane są wielomiany f od x równa się x kwadrat minus 2x, g od x i h od x. No dobra, wyznacz wielomian w i podaj jego stopień. I tu mamy przepis na nasze w od x. Mamy, że w od x to jest f od x, czyli to, razy g od x, czyli razy to, plus g od x znowu, ok, razy h od x, czyli razy to. O, no trzeba to po prostu napisać i przeliczyć, tylko żeby się po prostu nie pomylić niechcąc. No dobrze, czyli tak, f od x to oczywiście, ponieważ macie mnożenie różnych wielomianów, czy też po prostu wyrażeń algebraicznych, no to wszystkie te wyrażenia trzeba będzie w nawiasach tu zapisywać, tak, wstawiając właśnie tutaj, ok, żeby się to nie zgubiło. No dobrze, no to mamy x kwadrat minus 2x, to jest nasze f od x, razy g od x to jest nasze x kwadrat minus 3x dodać 1, no dobra, plus, i teraz mamy znowu g od x, czyli mamy x kwadrat minus 3x dodać 1, ok, razy h od x, czyli nasze h od x to jest 3 minus x do trzeciej. O, no dobra, no żeby to pomnożyć, to co? No można tu nawias razy nawias, natomiast ewentualnie można by zauważyć, że ten nawias, ten i ten, to można by było wyciągnąć przed nawias. Czy nam to coś da? Nie, za dużo nam to nie da, więc w sumie ten pomysł nie musimy go robić, no bo wtedy byśmy w nawiasie dostali to plus to, ale tutaj nic się nawet nie zredukuje, więc w sumie wychodzi na to samo. I tak 12 razy mnożenie trzeba będzie wykonać, także na to samo wychodzi, nie musimy tego robić. No i teraz mam nadzieję, że wiecie, no nawet z podstawówki, jak się mnoży nawias razy nawias. Pierwsze z pierwszym, x razy x, to będzie x do czwartej. Teraz x razy minus 3x, to będzie minus 3x do trzeciej, tak? X kwadrat razy x. I teraz x kwadrat razy 1, to będzie plus x kwadrat. Dobra, x kwadrat mamy załatwione. Bierzemy się dalej. Minus 2x
razy x, tak, to z tym, to będzie minus 2x do trzeciej, ok. Minus 2x razy minus 3x, dwa minusy dają plus, czyli tu będzie plus 2 razy 3, 6, x razy x, x kwadrat, ok. No i znowu, minus 2x razy plus 1, to będzie minus 2x, cyk. Dobra, przeniesiemy już się do drugiej, kolejnej linijki i lecimy teraz tutaj. X kwadrat razy 3, to będzie 3x kwadrat. X kwadrat razy minus x do trzeciej, to będzie minus, no i dodajemy potęgi x-ów, 2 plus 3 to będzie 5, czyli minus x do potęgi 5, ok. No i już x kwadrat mamy załatwione. Teraz minus, razem z minusem to bierzemy, to istotna sprawa, minus 3x razy 3 będzie minus 9x, dobra. Minus 3x razy minus x do trzeciej, dwa minusy dadzą plus i będzie 3x razy x do trzeciej, to będzie x do czwartej, ok. No i teraz jeszcze 1 razy 3 to będzie plus 3 i plus 1 razy minus x do trzeciej to będzie minus x do trzeciej. Uff, no dobra. No ale no trzeba poćwiczyć też takie rzeczy. No to są najgorsze i najnudniejsze rzeczy w matematyce. Natomiast no bez nich to trochę ciężko, nie? Niestety. No i teraz wyrazy podobne. Trzeba tu poredukować. X do czwartej mamy, x do czwartej mamy. Więcej nie mamy, ale to chwila. Bo tu jeszcze mamy x do piątej. To jest najwyższa potęga. Czyli zostaje nam minus x do piątej. Układamy to od najwyższej potęgi do najniższej. Teraz tych x do czwartej. 1x do czwartej plus 3x do czwartej jabłko plus 3 jabłka to będą 4 jabłka. Czyli plus 4x do czwartej. No dobra, no to tak, do czwartej to teraz do trzeciej. Minus 3x do trzeciej, minus 2x do trzeciej i do trzeciej tu mamy jeszcze x do trzeciej, czyli tak, tu mamy minus 3, minus 2, minus 5 i minus 1 to będzie minus 6x do trzeciej. O, dobra. Mamy x do trzeciej, no to teraz zostaje nam, no co? X do drugiej. Czyli x do drugiej podwójna fala. X do drugiej, x do drugiej i tyle. No dobra, no to mamy tak. 1 dodać 6 to będzie 7. 7 dodać 3 to będzie 10. 10x kwadrat. No dobra, i teraz zostają nam jeszcze same x, czyli tu mamy jakoś tak z ukosa, może na trzy kreski. Minus 2x, minus 9x i to tyle, to będzie minus 11x. No i wyrazy wolne, czyli to, co tutaj nic nie zostało podkreślone, to chyba tylko plus 3, czyli plus 3. I to jest nasz wielomian w od x. Co mieliśmy zrobić? Wyznacz wielomian w i podaj jego stopień. Więc przy okazji, chociaż troszeczkę sobie opowiemy o tych stopniach, stopień naszego wielomianu w to jest zawsze najwyższa potęga x, jaka się tu pojawia, czyli w naszym przypadku to będzie nasza piątka. Czyli stopień wielomianu to jest piąty stopień. Zauważcie, stopień wielomianu no na przykład f, najwyższa potęga to jest 2, czyli stopień f to będzie drugi stopień, stopień wielomianu g to też jest drugi stopień, natomiast stopień wielomianu h to jest trójeczka, bo to jest najwyższa potęga przy x, także to będzie trzeci stopień, ok? A przy okazji mogę tu wspomnieć, jakby gdzieś było pytanie, wyraz wolny, jakby było pytanie o wyraz wolny, no to jest ta liczba, która jest bez x, czyli jeżeli byłby pytanie o wyraz wolny, no to ten wyraz wolny tutaj by była trójka, natomiast gdzieś jeszcze jakieś tu mamy wyrazy wolne, tu by był wyraz wolny 1 i tu wyraz wolny również 3. Tak by to działało. Wydaje mi się, że wystarczy, bo to takie nudne, powiedzmy sobie szczerze, obliczenia tylko, a z wiedzy jak i z wielomianów to nie za dużo potrzeba. Lecimy dalej. No dobra, no to mieliśmy mnożenie, dodawanie wielomianów, to teraz trzeba się wziąć za dzielenie wielomianów, więc specjalnie wybrałem dwa przykłady. Na jednym zrobimy sobie schemat Hornera, a na drugim zrobimy dzielenie klasyczne. No jeżeli potrzebujecie konkretnych materiałów z tego tematu, to tu trzymajcie właśnie link do materiału z dzielenia wielomianów przez dwumiany. No i ogólnie wszystkie materiały z wielomianów macie również w opisie. No i jest też playlista. O Jezu, wszystko naraz. No dobra, przykład A zrobimy sobie ze schematu Hornera. Schemat Hornera polega na tym, że zapisujemy wszystkie współczynniki tego wielomianu, który dzielimy, czyli zapisujemy sobie dwójkę, minus czwórkę, jedynkę i minus dwójkę, wszystkie potęgi są. Tak, to stoi przy x, to można powiedzieć stoi przy x do trzeciej, to stoi przy x kwadrat, to stoi przy x do pierwszej, no a to jest x do zerowej, czy też wyraz wolny, kto jak tam woli zapisywać, nie ma znaczenia. No i teraz tak, zawsze patrzymy, że to przez co dzielimy, to jest nawias x minus liczba a, czyli liczba a jest, można powiedzieć, miejscem zerowym tego nawiasu. No to u nas ewidentnie a jest równe 2. 2 minus 2 da nam 0, no i tą liczbę a możemy sobie gdzieś tu z boku zapisać, cyk. No dobra. Robimy sobie cyk, robimy sobie cyk. No i teraz zasada jest taka. Najpierw ten współczynnik tutaj opuszczamy w dół, czyli tu jest 2. No i teraz tak, 2 razy 2 to jest 4 i zapisujemy to tutaj. I w ramach tutaj tej kolumny dodajemy to do siebie. Minus 4 plus 4 to będzie 0, tak się składa. 2 razy 0 to będzie 0. 1 dodać 0 to będzie 1. Ok, i teraz 2 razy 1 to będzie 2. Minus 2 dodać 2 to będzie 0. No i uwaga,
to jest istotna informacja, ta ostatnia komórka to jest reszta z dzielenia. Natomiast to, co tutaj wyszły te liczby, to są współczynniki naszego wyniku dzielenia. Tyle tylko, że jeżeli tu jest x do trzeciej, to tu mamy obniżoną potęgę o 1 tego x, czyli to będzie w ten sposób zapisane. Czyli to będzie 2 x kwadrat, dodać 0 razy x, czyli 0 x'ów, tak? Tu nie ma x'ów, no to już nie zapiszemy, plus wyraz wolny, czyli plus 1. No i tyle, czyli mamy dzielenie bez reszty ze schematu Hornera. Lecimy, drugi przykład. 6x do czwartej minus x do trzeciej plus 6x kwadrat plus 6x plus 1 podzielić przez 2x plus 1. Tego się w teorii nie da ze schematu Hornera zrobić, chyba że byście spojrzeli, że ten nawias to jest to samo co 2 razy x plus 1 druga, tak? I takie dzielenie w teorii tu jest wtedy do wykonania, więc moglibyśmy najpierw te współczynniki wszystkie na 2 podzielić, czyli byłoby 3x do czwartej minus 1 druga x do trzeciej plus 3 plus 3 plus 1 x kwadrat x plus 1 druga i wtedy to byśmy dzielili już przez x dodać 1 druga, wtedy to a byłoby równe minus 1 druga, ze schematu Hornera też by się dało to zrobić, ok? Natomiast zrobimy sobie to klasycznie, bez kombinowania, po prostu zwykłe dzielenie pisemne wielomianu przez dwumian, czy tam po prostu przez wielomian. No dobra, no mam nadzieję, że pamiętacie, nie będę się tutaj jakoś specjalnie zastanawiać, mówię, jeżeli potrzebujecie od początku, bo nie wiecie o co chodzi, to macie tu materiał z dzielenia wielomianu przez dwumian. No dobra, robimy sobie kreseczkę i teraz tak, pierwsze przez pierwsze, no to będzie co? 6 na 2 to będzie 3, x do 4 przez x to będzie x do trzeciej. I teraz wracamy z tym, ten wynik, z tym nawiasem i zmieniamy znak. No tu musi być minus 6x do czwartej, tu nie ma nad czym się zastanawiać. 3x do trzeciej razy 1 to jest plus 3, czy będzie minus 3x do trzeciej, bo zmieniamy znak. No i dodajemy te składniki do siebie, to się oczywiście musi zredukować. Tu zostanie minus 4x do trzeciej plus 6x kwadrat. No i znowu pierwsze przez pierwsze, to przez to dzielimy. Minus 4 na 2 to będzie minus 2. X do trzeciej przez x to będzie x kwadrat. No i wymnażamy to z całym nawiasem ze zmianą znaku. Minus 2, no to tu musi być plus 4x do trzeciej. Nie ma wyjścia. Minus 2x kwadrat razy 1 to będzie minus, ale zmieniamy znak, czy będzie plus 2x kwadrat. No i znowu dodajemy, to się redukuje, tu zostaje 8x kwadrat. Przepisujemy sobie 6x z góry, tak? Rzucamy sobie kolejny składnik, czyli plus 6x sobie tutaj dorzucimy. No i lecimy znowu kółko. Pierwsze przez pierwsze. 8 przez 2 to będzie plus 4. X kwadrat na x to będzie x, no i tu będzie minus 8x kwadrat, bo znowu wymnażamy i zmieniamy znak, 4x razy 1, 4x, zmieniamy znak, minus 4x, cyk, cyk, to się redukuje, tu zostaje 2x, zrzucamy 1 plus 1, no i teraz 2x przez 2x to będzie plus 1, no i 1 razy, no to tu będzie minus 2x, minus 1, no to ładnie się tu wszystko wyzerowało i to jest nasz wynik dzielenia, możemy sobie tutaj zapisać, wyszło za każdym razem bez reszty, 3x do kwadrat, 3x do trzeciej, minus 2x kwadrat plus 4x plus 1. No mam nadzieję, że tylko przypomnienie. Mówię, jeżeli potrzebujecie porządnie co jak, to odsyłam do wcześniejszych materiałów. A jakby się okazało, że tutaj wam wyjdzie jakaś reszta, na przykład, nie wiem, na przykład 7, no to to oznacza, że tutaj by była jeszcze reszta, czyli można wtedy dopisać reszta równa 7, tak? Bo to będzie wynik dzielenia plus tak naprawdę jeszcze o tej reszcie nie można zapominać. Gdyby wyszła, to tak a propos. Trzeba wtedy o tej reszcie tu zapisać, no bo siódemki już przez 2x nie podzielicie. Kolejne zadanie piąte. Oblicz resztę z dzielenia wielomianu w przez dwumian q, nie wykonując dzielenia. No i tutaj wchodzi twierdzenie o reszcie. Twierdzenie o reszcie nam mówi, że reszta z dzielenia wielomianu w od x przez jakiś dwumian typu x minus a jest równa w od tej liczby a. Tak, czyli można powiedzieć ogólnie to, co musicie zapamiętać, że jeżeli dzielicie przez dwumian x minus a, to ta reszta, o którą im tu chodzi, czyli to r, ta reszta, to jest taki wzór. Czyli trzeba wstawić za x tą liczbę a, która wam zeruje dwumian i po prostu policzyć tą wartość i ta wartość będzie tą resztą z dzielenia. No dobra, czyli co? No to tak jak patrzymy, no to to nasze x plus 1 to jest x minus ile? No x minus minus 1. Tak, to jest taka pułapka, na to trzeba uważać. No dobra, czyli jak już wiemy, na czym polega twierdzenie o reszcie, no trochę na bazgrolone trudno, no staram się jak najszybciej po prostu te zadania z wami tu dzisiaj przerobić, no to to oznacza, że nasza ta liczba a, no to to jest to nasze minus 1, to jest nasze a. Czyli my musimy w tym zadaniu nic innego jak w od minus 1 policzyć. No dobra, za x wstawiamy minus 1, czyli jest minus 3 razy minus 1 do potęgi trzeciej, dodać 11 razy minus 1 do potęgi drugiej, dodać 8 razy minus 1,
1, minus 6. Cyk, 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 cyk. Liczymy. Minus 1 do trzeciej to będzie minus 1 i razy minus 3 to będzie 3 na plusie. 4 minusy mamy w sumie. Tu będzie 1, bo do kwadratu plus razy 11 to będzie plus 11. Tu będzie minus 8 i minus 6. Dobra, co tu mamy? Tu mamy 14, tu mamy minus 14. No to wychodzi na to, że ta reszta jest równa 0. Tak, czyli piszemy sobie, że reszta jest równa 0. A jeżeli reszta jest równa 0 przy dzieleniu przez taki dwumian, to oznacza, że nasz wielomian jest podzielny przez taki, czy też po prostu taki dwumian. Czyli innymi słowy, liczba a minus 1 jest pierwiastkiem naszego wielomianu. No ale to zaraz się może znowu przydać. Lecimy dalej. Zadanie szóste. Dla jakich wartości parametru m wielomian w jest podzielny przez wielomian q oczywiście, gdzie q to jest x plus 3. No i tak jak mieliśmy twierdzenie o reszcie przed chwilą do wykorzystania, tak teraz musimy wykorzystać, można powiedzieć, twierdzenie, które wynika tak naprawdę z twierdzenia o reszcie, czyli twierdzenie Bezu. Twierdzenie Bezu nam mówi, że jeżeli wielomian jest podzielny przez dwumian, to innymi słowy ta liczba a, którą tam wcześniej mieliśmy, tak patrzymy na nasz wielomian q od x, ten, przez który dzielimy. Jeżeli wielomian jest podzielny przez taki dwumian, to wiemy, że ta liczba a jest pierwiastkiem naszego wielomianu, a innymi słowy jest pierwiastkiem, a jeżeli jest pierwiastkiem, to wiemy, że w od a musi dać nam 0, czyli reszta wtedy jest równa 0, no bo jeżeli wielomian jest podzielny przez inny wielomian, no to jak jest podzielny, to reszta musi wyjść nam 0, dlatego tak naprawdę wtedy ta liczba a jest pierwiastkiem. No o twierdzeniu Bezu i twierdzeniu o reszcie nie mam takiego dedykowanego materiału, natomiast tak, żebyście wiedzieli, tak, jeżeli q od a, jeżeli w od x jest podzielne przez no q od x równy x minus a, to a jest pierwiastkiem, czyli w od a musi dać nam 0. Tak, no takie cudo. W każdym razie, patrząc tutaj na nasz wielomian q od x, to będzie x minus 3, czyli to minus 3 to jest ta nasza liczba a, czyli ten pierwiastek dwumian. Czyli z tego zdania, że wielomian w jest podzielny przez q, wiemy, że w takim razie w od naszej liczby a, czyli od naszej minus trójki, musi dać nam 0. To jest właśnie stwierdzenia Bezu. Tak? Z tego to wynika. No dobra, no to wstawiamy w takim razie i liczymy. Czyli nasze w od minus 3 będzie równe i to będzie tak. Minus 3 do potęgi trzeciej, dodać 5 razy minus 3 do potęgi drugiej, dodać m razy minus 3, dodać 3. Dobra, póki co sobie po prostu liczymy, ile to w od minus 3 będzie w naszym m-ie. Minus 3 do trzeciej to będzie wynik na minusie, bo nieparzysta potęga i to będzie minus 27. Minus 3 do kwadratu 9, na plusie 9 razy 5 to będzie plus 45. M razy minus 3 to będzie minus 3M po prostu. No i jeszcze mamy plus 3. Cyk, 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 cyk. No dobra, czyli tak. Mamy minus 3M. No i liczby trzeba do siebie dodać. No to tu mamy tak. 45 plus 3 to jest 48. I od 48 trzeba 27 odjąć, czyli będzie 21. Czyli tu będzie na plusie 21. Cyk. No i wiemy dodatkowo, że to, co nam tu wyszło, to jest nasze w od minus 3, ale to ma być równe 0. Czyli w takim razie nasze minus 3m plus 21 musi dać nam 0. Minus 3m równa się minus 21. Dzielimy to sobie na minus 3, żeby ma policzyć, czyli m będzie równy 7 i to będzie nasza odpowiedź do tego zadania. No mam nadzieję, że nie takie trudne. Jak znacie twierdzenie o reszcie, a później twierdzenie Bezu, no to nie powinno być tak źle. Lecimy dalej. Dajcie znać, czy poradziliście sobie z tymi zadaniami. No dobrze, zadanie siódme, to czego nie mogło zabraknąć przecież w temacie wielomianów, to jest rozwiązywanie równań wielomianowych. Od razu mówię, jeżeli potrzebujecie więcej informacji na temat równań wielomianowych, to tu trzymajcie mój wcześniejszy materiał. Tam jest chyba z 9 typów równań, które raczej jak będziecie umieć wszystkie rozwiązać, to nic was nie będzie w stanie zaskoczyć, jeśli chodzi o te równania. Ja wybrałem takie dwa najbardziej typowe, tak żeby tutaj tego rzeczywiście nie zabrakło w ramach przypomnienia. No dobrze, pierwsze równanie. X do piątej minus 6x do trzeciej plus 9x równa się 0. Pierwsza rzecz, którą próbujemy robić w takich wielomianach, to jest wyciągnięcie wspólnego czynnika ze wszystkich jednomianów, czy też po prostu składników. Można zauważyć, że wszędzie się pojawia x, więc tego x'a do najniższej potęgi u nas to będzie po prostu x do pierwszej. Możemy
możemy wyciągnąć przed nawias. Dostaniemy x do czwartej minus 6x kwadrat, dodać 9 równa się 0. No i mamy takie coś i z tego oczywiście wynika, ponieważ jest mnożenie dwóch rzeczy, a z mnożenia, żeby dostać 0, wystarczy, że chociaż jedna rzecz się wyzeruje. Czyli już możemy napisać, że na pewno sam ten x, jak się wyzeruje, to będzie ok, to już będzie nasze pierwsze rozwiązanie. No i teraz ewentualnie jeszcze to się może wyzerować. No i tutaj na kilka sposobów to można ugryźć. Zaraz wam pokażę jak. Oczywiście staramy się szukać wzorów skróconego mnożenia. Można by tu też wykorzystać zmienną pomocniczą t. Może spróbujemy zrobić na dwa sposoby, tak żeby nikogo nie zaskoczyło. Pierwsza rzecz, którą tu warto zauważyć, to to, że tutaj jest wzór skróconego mnożenia. W sensie mam na myśli, że to jest x kwadrat do kwadratu minus 2 razy x kwadrat razy 3. Dodać 3 kwadrat, nie? Jak tak to zauważymy, to możemy to zwinąć, że to jest x kwadrat minus 3 do kwadratu równa się 0. O, tak to jakby byłby jakby nasz pierwszy sposób na rozwiązanie tego. No a w takim razie coś do kwadratu 0 to to, co w nawiasie musi być zerem, czyli tak, czyli nasz x kwadrat musi równać się 3, czyli x musi być równy pierwiastek z 3 lub x musi być równy minus pierwiastek z 3. Pamiętajcie, jeszcze raz o tym powiem, bo wiem, że różnie bywa, jeżeli jest x to jakiejś parzystej potęgi 2n, tak? N jest liczbą naturalną, o to mi chodzi, nawet naturalną, powiedziałbym dodatnią, i to jest równe jakiejś liczbie dodatni a, zróbmy a plus po prostu, to zawsze macie dwa rozwiązania. Albo x będzie pierwiastkiem tego stopnia 2n z tej liczby dodatni a plus, ale drugie rozwiązanie to jest, że x jest równy minus pierwiastkowi tego parzystego stopnia 2n z również z tej liczby a plus. Jeżeli to trzeba o tym pamiętać, że zawsze są dwa rozwiązania. Jeżeli x do jakiejś parzystej potęgi równa się dodatnia liczba, ok? Jeżeli jest nieparzysta potęga, to jest jedno rozwiązanie, a jeżeli tu jest w ogóle liczba nie dodatnia, tylko ujemna, a tu parzysta, to w ogóle nie ma rozwiązań. Natomiast no to, o czym zazwyczaj zapominacie. Dwa rozwiązania, jeżeli tu jest dodatnia liczba, a tu jest parzysta liczba. Ok? No i to można by tak rozwiązać, ale załóżmy drugi sposób na to, tak? Na to równanie, mówię o tym równaniu. Załóżmy, żebyście nie zauważyli wzoru skróconego mnożenia, no to można by tutaj zauważyć, że można by sobie za x kwadrat wstawić t, tak? No zmienną pomocniczą zastosujemy, wtedy zauważcie, że x do potęgi czwartej to będzie t kwadrat. I zamiast x do czwartej i x kwadrat wstawiamy t i t kwadrat. Oczywiście tu powinienem napisać, że t w takim razie będzie większe równe 0, no ponieważ x kwadrat, no to jest kwadrat, więc to nie da rady, żeby to była liczba ujemna. Wtedy dostaniecie t kwadrat minus 6t dodać 9 równa się 0 i tu na upartego nadal nie musicie zauważyć wzoru skróconego mnożenia. Natomiast delta wyjdzie 0, bo 6 kwadrat to jest 36, minus 4 razy 9 minus 36, czyli tu będzie 0. Czyli nasze jedyne t, jakie wyjdzie, minus b, czyli 6 na 2, czyli tu będzie 3. Czyli t nam wyszło 3, wiemy, że naszym t to było x kwadrat, czyli x kwadrat musi być równy 3. No i dalej wychodzi pierwiastek z 3 lub minus pierwiastek z 3. No jak wolicie, za jakoś trzeba wpaść na. No dobra, w każdym razie tutaj mamy 0, pierwiastek z 3 i minus pierwiastek z 3. To będą te nasze trzy rozwiązania do podpunktu A. Lecimy z podpunktem B. X do trzeciej plus 2x kwadrat minus 11x minus 12 równa się 0. Wyciąganie przed nawias niestety nie da się, bo tu nie ma x-a na przykład. Grupowanie również widać, że raczej nic nam nie da, bo jak tu byśmy wyciągnęli x kwadrat, to w nawiasie byłoby x plus 2, a tu to w sumie minus 1 możemy wyciągnąć, nie będzie x plus 2, więc to też nam nie zadziała. Więc w takiej sytuacji musimy zastosować twierdzenie o pierwiastkach całkowitych wielomianu. Ono nam mówi, że jeżeli ten wielomian po pierwsze ma wszystkie współczynniki liczbowe całkowite, czyli no to jest współczynnik, to jest współczynnik, to jest współczynnik, to jest współczynnik, to są współczynniki liczbowe i one mają być całkowite, a są, to jeżeli ten wielomian ma, nie musi. Ale jeżeli ma, a raczej ma, bo to jednak poziom podstawowy, więc jakby nie miał całkowitych, to już jesteśmy, powiedzmy sobie szczerze, w... no nie rozwiążecie tego po prostu. To jeżeli on ma jakieś pierwiastki całkowite, to one muszą być dzielnikami tego wyrazu wolnego minus 12, tak? To jest nasz wyraz wolny. Czy jakie są dzielniki całkowite, tak? Dzielniki całkowite naszej minus 12. Całkowite, czyli i na plusie, i na minusie. No może być plus minus 1, może być plus minus 2. No tu to będzie dużo, plus minus 3, może być plus minus 4, może być plus minus 6 i oczywiście plus minus i plus minus 12. No dobrze, dużo jest do sprawdzenia, natomiast każda z tych liczb może, ale nie musi, być pierwiastkiem tego wielomianu, czyli po prostu rozwiązaniem tego równania. No ale oczywiście zazwyczaj z reguły nie będą się nad wami jakoś strasznie znęcać, bardzo często to plus minus 1, no może plus minus 2 będzie tym pierwiastkiem. No musimy to sprawdzić, czyli musimy sprawdzić w od... No załóżmy od jedynki zaczniemy, tak? Sprawdzamy. Czyli za x-a tu wstawiamy jedynkę i tak długo szukamy, tak długo podstawiamy te różne liczby,
aż dostaniemy 0. No dobra, WOD 1. To będzie 1 do 3 plus 2 razy 1 do drugiej minus 11 razy 1 minus 12. Dobrze, to co tu będzie? 1 dodać 2, 3. No to mamy minus... No to nie. To się nie wyzeruje, nie ma szans. No trudno. No to lecimy dalej. WOD minus 1 w takim razie. WOD minus 1, czyli tu będzie minus 1 do trzeciej dodać 2 razy minus 1 do kwadratu minus 11 razy minus 1 minus 12. No dobra, czyli tu jest tak. Minus 1 tu jest plus 2, tu jest plus 11, minus 12. No dobrze, to na minusie mamy minus 13, na plusie mamy plus 13. No to super ekstra. Czyli udało nam się ustrzelić pierwiastek całkowity tego wielomianu. Czyli jeżeli wiemy, że w od minus 1 jest równe 0 u nas, to również wiemy, że nasz wielomian w od x jest podzielny przez, no i to będzie dwumian x minus, no ta liczba, którą odgadliśmy, czyli minus 1. Oczywiście x minus minus 1, dwa minusy dają plus, czyli ogólnie ten dwumian, można powiedzieć, przez który jest ten wielomian podzielny, to będzie x plus 1. Natomiast pamiętajcie, że minus 1 jest tym pierwiastkiem, który odgadliśmy. A jeżeli ten wielomian jest podzielny, tak, to oznacza, że nasze w od x my możemy zapisać inaczej, że to jest właśnie ten nawias x. Cześć kocie, będziesz dzielić schematem Hornera? To oznacza, że możemy zapisać ten wielomian jako x plus 1, tak? Razy, no jakiś inny wielomian p od x, gdzie p od x to będzie nasz wynik dzielenia, bo zauważcie, żeby teraz wyznaczyć p od x, to musielibyśmy obustronnie to podzielić przez x plus 1, tak? Więc musimy po prostu wykonać dzielenie wielomianów i do tego posłuży nam schemat Hornera. Czyli zapisujemy sobie współczynniki naszego wyjściowego wielomianu w od x, czyli przy x do trzeciej, ja może zapiszę to jeszcze na spokojnie, przy x do trzeciej jest 1, tak? Tu stoi 1, przy x kwadrat stoi 2, przy zwykłym x stoi minus 11, a nasz wyraz wolny to jest minus 12, to jest nasz wyraz wolny. Robimy sobie kreseczkę pionową, zostawiamy sobie jeden wiersz. Tutaj zapisujemy tą liczbę A, którą odgadliśmy, czyli tu jest ta nasza liczba A, czy też tu jest ta liczba A, tak? Bo tu przecież miało być x minus A, czyli tu zapisujemy nasze minus 1. No i zaczynamy schemat Hornera. No i teraz działamy. Minus 1 razy 1 to będzie minus 1. Dodajemy te dwie liczby do siebie. 2 dodać minus 1 to będzie 1. Minus 1 razy 1 to znowu minus 1. I minus 11 minus 1 minus 12. No i minus 1 razy minus 12 to będzie plus 12. I tutaj dostaniemy w takim razie 0. I to dobrze, bo ta liczba tutaj to jest zawsze nasza reszta z dzielenia. A przecież wiemy, że reszta R jest równe W od A, a u nas W od A wyszło 0, więc wszystko się zgadza. Ta liczba tutaj to musi być dokładnie ta sama liczba, co ta liczba tutaj. Także jest sprawdzenie, czy na pewno wszystko dobrze zrobiliśmy. No i co nam to mówi? Nam to mówi, że ten wielomian P od X, czyli ten wynik naszego dzielenia, ten tutaj, no to są współczynniki odpowiednie przy potęgach X zmniejszonych o 1 w stosunku do tych potęg. Czyli tu będzie ten 1, będzie 1x kwadrat, tak, ponieważ to było x do trzeciej, to tu będzie x kwadrat, jak to jest x kwadrat, to tu będzie x, jak to był x, to tu będzie wyraz wolny. Czyli tu będzie 1x kwadrat, dodać x, minus 12. To jest nasz wynik dzielenia wielomianów. No i dzięki temu wiemy, że nasz wielomian w od x tak możemy zapisać, tak? Czyli wiemy, że nasze w od x to jest no x plus 1, tak jak było, no razy to nasze p od x, czyli razy x kwadrat dodać x minus 12, a my to przecież przyrównywaliśmy do 0, równa się 0. No to stąd już wiemy, ale żeby o tym nie zapomnieć, zapiszemy, że to jest to, co odgadliśmy, to jest ten x równy minus 1, tak? Natomiast tutaj, żeby to policzyć, no to trzeba by było niestety deltę policzyć, czyli delta b kwadrat 1 minus 4 razy 1 razy minus 12, no to jest 1 dodać 48, 49, czyli delta nam to wychodzi, pierwiastek z delty równy 7, to nasze x1 będzie równe minus b, czyli minus 1, minus 7 przez 2a, czyli przez 2, minus 8 na 2 to będzie minus 4, a x2 to będzie równe minus 1 dodać 7 podzielić na 2, czyli tak naprawdę 6 na 2, czyli 3. Okej, okay. Czyli tak naprawdę nasze rozwiązanie równania to jest to, to i to. No można by tu napisać, jak odpowiedź x należy, już ewentualnie. Nie musicie, no możecie podkreślić, rozwiązania też będzie dobrze. Minus 4, minus 1 i 3. Rzecz, na którą bym chciał tutaj zwrócić uwagę, jakbyśmy ten wielomian w od x chcieli na przykład teraz zapisać w postaci iloczynowej. W tym zadaniu nie trzeba, mamy tylko rozwiązać. Ale na przykład byłoby właśnie, że rozłóż na czynniki, tak jak w kolejnym zadaniu ewentualnie. No to wtedy w od x byśmy zapisali
i tu mamy wtedy x plus 1 razy. I pamiętajcie, że te miejsca zerowe, to my wtedy ten czynnik kwadratowy możemy zapisać w postaci iloczynowej, jak to było w funkcji kwadratowej. Czyli w funkcji kwadratowej postać iloczynowa wyglądała, że to jest a razy x minus x1 razy x minus x2. Co prawda u nas, tak, to jest postać iloczynowa. Iloczynowa funkcji kwadratowej. No co prawda u nas a jest jedynką, czyli to byśmy mogli zapisać, że to jest no 1, ale nie trzeba pisać. Razy pierwszy nawias x minus x1, czyli minus minus 4 plus 4 i x minus x2, czyli minus 3. Tak? Jeżeli by to było w zadaniu na rozłożenie wielomianu na czynniki, no to wtedy w ten sposób nam posłużą właśnie rozwiązania naszego wielomianu. Natomiast jeszcze jedna rzecz, na którą bym chciał zwrócić uwagę. Zauważcie, że wyszły nam jeszcze dwa rozwiązania, minus 4 i 3. Wracając do naszych dzielników wyrazu wolnego, czyli tej minus 12, zauważcie, że zarówno 3, jak i minus 4 się tu pojawia, czyli rzeczywiście twierdzenie o pierwiastkach całkowitych rzeczywiście działa, bo jeżeli wielomian ma jakieś całkowite rozwiązania, to one muszą być dzielnikami całkowitymi wyrazu wolnego. No moglibyśmy tu strzelać tak długo, aż ustrzelimy wszystkie, bo uwaga, o tym też jeszcze wspomnę, maksymalna liczba pierwiastków wielomianu jest zawsze równa stopniowi wielomianu, czyli jeżeli nasz wielomian był trzeciego stopnia, to ten wielomian może mieć maksymalnie 3 pierwiastki. Mógłbym dorzucić, że suma krotności musi być maksymalnie równa 3, ale to bardziej rozszerzenie. Także nie więcej niż 3. Czyli rzeczywiście jakbyśmy tu strzelali, ustrzeli już 3 różne, no to już jest koniec. Natomiast może się okazać, że jest mniej, na przykład tylko 1. No i wtedy już rzeczywiście nie ma sensu strzelać bardziej. Raczej strzelamy, aż ustrzelimy pierwszy, a potem dzielimy przez dwumian wynikający właśnie z podzielności. No taka tutaj filozofia, jeśli chodzi o te zadania. Lecimy dalej. No dobrze, zadanie ósme. Rozłóż wielomian W na czynniki. O, takie zadanie specjalne. Bardzo podobne do poprzedniego, bo powiedzmy sobie szczerze, że żeby rozłożyć wielomian na czynniki, zazwyczaj trzeba no, znaleźć pierwiastki tego wielomianu. No, w gruncie rzeczy to jest bardzo podobne zadanie, tylko trochę się inaczej zapisuje. Nie równa się 0, tylko W od X równa się. No bo tu chodzi o to, żeby wielomian przedstawić za pomocą czynników takich właśnie na przykład, no, z najwyżej drugiego stopnia, jeżeli delta jest wtedy ujemna, bądź też po prostu dwumianów. No dobra. Dobra, przykład A. W od x jest równe x do potęgi szóstej minus 1. Mamy to zapisać w postaci iloczynowej, można powiedzieć. No i tutaj pierwsza rzecz, którą warto by było zauważyć, to to, że x do szóstej możemy sobie wyobrazić, że to jest x do trzeciej do kwadratu minus 1 też do kwadratu. I tu korzystając ze wzoru skróconego mnożenia, że a kwadrat minus b kwadrat jest równe a minus b razy a plus b, jak najbardziej można to rozłożyć na dwa czynniki. No dobrze, czyli tak, pierwszy czynnik to będzie x do trzeciej minus 1, drugi czynnik to będzie x do trzeciej dodać 1. No dobrze, i teraz pamiętając wzory skróconego mnożenia trzeciego stopnia, ten nawias, możemy sobie wyobrazić, że to jest minus 1 do trzeciej, do jedynki możemy sobie ile chcemy tak naprawdę tych potęg dopisywać, zawsze będzie 1, czyli tu ze wzorów skróconego mnożenia trzeciego stopnia. Jeżeli nie pamiętacie, a chcielibyście zapamiętać, niekoniecznie chcecie zaglądać za każdym razem do karty wzorów, to również polecam swój wcześniejszy materiał na ten temat, jak zapamiętać wzory skróconego mnożenia trzeciego stopnia. Może się przydać, myślę o tutaj przede wszystkim o rozszerzeniu jednak. No i tu mamy już minus wykorzystany, czyli tu będzie x kwadrat, dodać x, dodać 1 i tak możemy rozłożyć. Ten pierwszy nawias, a tutaj jest suma sześcianów, czyli to można rozłożyć, że to jest x plus 1 razy x kwadrat, tym razem minus x, dodać 1, cyk. No i powiedzmy sobie szczerze, że tego już bardziej rozłożyć nie możemy, tak? Te, mówię, każdy wielomian możecie rozłożyć na czynniki stopnia co najwyżej drugiego. Jeżeli jest wyższego stopnia, tak jak tutaj trzeciego, to na pewno da się jeszcze coś z tym zrobić. No tutaj zauważcie, że jak deltę policzymy, to będzie 1 minus 4, czyli będzie ujemna. Tak samo zresztą tutaj 1 minus 4 będzie ujemna, czyli tu nie ma już miejsc zerowych, bo tak to byśmy mogli to jeszcze rozłożyć na postać iloczynową z funkcji kwadratowej. Natomiast tak to się nie da, więc to jest koniec podpunktu A. Ok, lecimy drugi przykład. Także tutaj wykorzystanie wzorów skróconego mnożenia, różnego typu w sumie. Przykład B. W od x równa się 4 pierwiastki z 2x do czwartej minus 10 pierwiastków z 2x do trzeciej plus 2x minus 5. No dobra, mamy parzystą ilość składników, więc to, co bym proponował tutaj zrobić, to grupowanie. Czyli zauważcie, że to z tym bym połączył, co byśmy mogli tu wyciągnąć przed nawias. Na pewno czwórka i dziesiątka jest podzielna na 2, no i jeszcze jest ten pierwiastek z 2, czyli 2 pierwiastki z 2, no i x w sumie aż do trzeciej by można było tu wyciągnąć. Co dostaniemy w nawiasie? W nawiasie dostaniemy 2x, tak, pierwszego składnika, a z drugiego dostaniemy minus 5. Cyk. No i zauważcie, że tak się składa, że tu jest to samo, natomiast zapiszę to w taki trochę bardziej
najbardziej przystępny sposób, bo my możemy sobie jedynkę zawsze wyciągnąć przed nawias, czyli ja bym tu jeden wyciągnął przed nawias, więc w tym nawiasie nadal będzie 2x minus 5, tak? To razy to, to razy to, to będzie dokładnie to samo, natomiast będzie mi łatwiej wam pokazać, co się teraz dzieje, jeżeli wyciągamy ten nawias jako wspólny czynnik przed nawias. Uczulam do grupowania to, co teraz tu robimy, czyli łączymy na przykład w pary, czy po prostu w trójki, na przykład kilka składników i wyciągamy z nich wspólne czynniki, bo to jest taki temat, który się raczej będzie pojawiać na maturze podstawowej z matematyki z wielomianów. Prawie pewniak bym powiedział. No więc jak to wyciągniemy, to tu najpierw się pojawi to, czyli dwa pierwiastki z 2x do trzeciej, no i tu jeszcze plus jeden nam zostanie, cyk, o. No i pytanie, czy to wszystko, czy coś jeszcze możemy zrobić? No to co mówiłem, jeżeli jest do trzeciej potęgi, to zazwyczaj zawsze możemy coś z tym jeszcze zrobić, więc tutaj możemy spojrzeć na to w taki sprytny sposób, że ja w ogóle zrobię tak, wiem, że nie trzeba, bo postać iloczynowa to postać iloczynowa, czynniki to czynniki, natomiast polecam zawsze te wielomiany też przedstawiać za pomocą tak, żeby przy x-ach nie było liczb, czyli z tego nawiasu możemy dwójkę wyciągnąć przed nawias, to w nawiasie będzie x minus 5 drugi. O, tak zrobimy. Teraz stąd mógłbym wyciągnąć dwa pierwiastki z dwóch, czyli tu wyciągnę dwa pierwiastki z dwóch przed nawias, to tu będę miał x do trzeciej plus 1 przez dwa pierwiastki z dwóch. O, tak? No i teraz te liczby mogę ze sobą połączyć, czyli dostanę 4 pierwiastki z 2 razy x minus 5 drugich. O, i teraz co tutaj? Ja może gdzieś tu z boku to zapiszę. 1 przez 2 pierwiastki z 2. Fajnie by było mieć świadomość, że to jest to samo, co 1 przez pierwiastek z 2 do potęgi trzeciej, czy innymi słowy 1 przez pierwiastek z 2 do trzeciej, nie? No bo pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 2, 2 i jeszcze razy pierwiastek z 2 to będą 2 pierwiastki z 2. Więc jeżeli tak na to spojrzymy, to tu znowu mamy wzór trzeciego stopnia do rozpisania, czyli w pierwszym nawiasie jest x plus... No ta liczba, czyli dodać 1 przez pierwiastek z 2, a w kolejnym nawiasie będzie x kwadrat, będzie teraz minus x razy to, czyli minus x pierwiastka przez pierwiastek z 2, dodać no 1 druga, bo to b kwadrat będzie. No i tak naprawdę już nic więcej z tym raczej nie możemy zrobić, no można by się tu pokusić, żeby jeszcze te pierwiastki z 2 z mianownika z powrotem zabrać, ale myślę, że już niekoniecznie trzeba, wiemy o co chodzi. Kolejny przykład. No dobra, to przykład C. Mamy taki wielomian, no dobra, no to pierwsze co można zauważyć, on już jest w jakiejś postaci iloczynowe, jest już rozłożone na czynniki, no ale tak jak mówiliśmy, one nie mogą być wyższego stopnia niż drugi, o ile nie ma ten czynnik kwadratowy, nie da się go już rozłożyć bardziej, tak? Więc pierwsze, co możemy zauważyć, to tu by można było wyciągnąć coś przed nawias. Co by można wyciągnąć przed nawias? No to są te ułamki. Ułamki to nigdy nie są przyjemne za bardzo. No więc ja może zamieniłbym to najpierw na ułamki zwykłe. Co będzie nam może przyjemniej? Czyli to będzie 36 setnych. 36 setnych można skrócić na 4. To tu będzie 9, tu będzie 25, czyli tu mamy 9 25 x do czwartej minus, a tu mamy 16 setnych, 16 setnych też się da na 4, to będzie 4, tu będzie 25, czyli minus 4 25, o. Można coś takiego zrobić, to będzie x kwadrat, zaraz będzie przyjemnie. Tutaj już można zauważyć, że x-a można wyłączyć przed nawias, więc to zróbmy, razy x, no to tu zostanie 7x kwadrat, dodać x, dodać 1. O, takie coś tu mamy. No dobra, no i tutaj ewentualnie w tym pierwszym nawiasie, co można tu zrobić? No ja bym wyciągnął, powiem wam szczerze, ja bym tu wyciągnął po prostu 1 25 x kwadrat. Wtedy w nawiasie dostaniemy 9 x kwadrat minus 4 po prostu, o, i tu jeszcze raz x, no i tutaj z tego powinniśmy policzyć deltę, czy czasami się nie da rozłożyć tego na czynniki pierwsze. Delta to będzie 1 minus 4 razy 7, czyli minus 28, tak się składa, że delta jest ujemna, więc już nic więcej z tym nie zrobimy. Jeżeli nie zrobimy, no to przepisujemy, no trudno, o, czyli tak, tu będzie 1 25, tego x-a z tym można połączyć, czyli będzie x do trzeciej i to można rozłożyć na ze wzorów skróconego mnożenia. Tu będzie 3x minus 2 razy 3x dodać 2. Tak, wzór skróconego mnożenia a kwadrat minus b kwadrat równa się a minus b razy a plus b. No mówiliśmy sobie o nim wcześniej. No i jeszcze razy ten nawias 7x kwadrat plus x plus 1. No można by tutaj te liczby jeszcze powyciągać, natomiast mówię, no na czynniki to nie koniecznie postać iloczynowa. Wystarczy coś takiego. Mamy czynnik liniowy, mamy czynnik liniowy, mamy czynnik kwadratowy, natomiast delta jest tutaj ujemna, więc już tego nie jesteśmy w stanie bardziej rozłożyć. No i ostatnio
ostatni przykład D z tego rozkładania wielomianu na czynniki. Dobra, to pomysł taki jest, żeby wziąć teraz sobie trzy składniki stąd i stąd wyciągnąć, co się da przed nawias. No najmniejsza potęga to będzie x do trzeciej. I w nawiasie wtedy dostaniemy x kwadrat, dodać x, dodać 1. I zauważcie, że to jest dokładnie to samo, co tutaj, natomiast no już wyciągnę jedynkę przed nawias, żeby nie było. Czyli tu wyciągamy jedynkę i tu będzie x kwadrat, dodać x, dodać 1. Tak to można zrobić. No i teraz ten trójmian kwadratowy, ten w tym naszym nawiasie białym, możemy wyciągnąć jako wspólny czynnik przed nawias. X kwadrat, dodać x, dodać 1, a w tym nawiasie nam zostanie x do trzeciej o dodać nasze 1. No i teraz tak, tu jest trójmian kwadratowy, więc trzeba by zobaczyć, czy da się go jeszcze rozłożyć na czynniki pierwsze. Deltę liczymy, b kwadrat to jest 1 minus 4. Delta jest ujemna, więc się nie da, więc to już jest maksimum, jakie możemy zrobić. Natomiast to możemy rozłożyć jeszcze ze wzoru trzeciego stopnia, czyli tutaj to sobie przepiszemy, x kwadrat dodać x dodać 1, a tutaj rozłożymy to na x plus 1 razy drugi nawias, to mamy x kwadrat minus x dodać 1. Wzory z trzeciego stopnia tutaj gdzieś wam wyświetlę, żeby nie było. No i tutaj zawsze ogólnie mogę wam powiedzieć, że z tego nawiasu nigdy nie ma miejsc zerowych, natomiast jakbyśmy bardzo chcieli, delta minus 1 do kwadratu 1 minus 4 też jest ujemna, także to już jest końcowa postać iloczynowa, można powiedzieć. Okej. No i ostatnie zadanie, jakie dla was mam, no to jest takie zadanie z wykorzystania wielomianów właśnie w zadaniach na przykład z geometrii przestrzennej. Przeczytajmy treść. Krawędzie prostopadłościanu mają długości 3, 5 i 7. Po wydłużeniu każdej z nich o taki sam odcinek długość x, gdzie x jest większy od zera, otrzymano drugi prostopadłościan. Dobra, to najpierw rysunek, czyli mamy na samym początku sytuację, że jest sobie prostopadłościan. Prostopadłościan to takie pudełko, czy też książka. To można powiedzieć, że jest prostopadłościan na przykład. Czyli po prostu wszystkie ściany są prostokątami i tych ścian jest 6. Nie mylić z sześcianem. Sześcian ma wszystkie ściany kwadratami zawsze. Czyli tu załóżmy będzie 7, tu niech będzie 5, a tutaj niech będzie 3. To jest nasz pierwszy prostopadłościan. No i teraz mamy tutaj w treści zadania, że zbudowano drugi, tak naprawdę, który polega na tym, że każdą z tych odcinków wydłużono o x, czyli każda krawędź będzie no liczba plus x w takim razie. Czyli tu na dole będzie 7 dodać x w takim razie, tu będzie 5 dodać x, a tu będzie 3 dodać x. No takie cudo tutaj nam wyjdzie. Wyznacz wielomian w zmiennej x opisujący objętość powstałego prostopadłościanu. No dobra, trzeba wiedzieć, że objętość prostopadłościanu liczy się ze wzoru A razy B razy C. Czyli objętość tego naszego prostopadłościanu nowego, no naszym A to będzie 7 dodać x, no to trzeba to w nawiasie oczywiście zapisać. Nasze B to będzie 3 dodać x i nasze C to będzie 5 dodać x. No mamy tu do wymnożenia po prostu nawias razy nawias razy nawias. No dobrze, to liczymy. Prawda, można by tutaj zmienić kolejność, tak, bo to jest to samo co x plus 7, a to jest to samo co x plus 3. No możemy tu każde z każdym wymnażać, natomiast mogę wam powiedzieć o pewnym wzorze, że jeżeli jest x dodać liczba raz x dodać liczba, to można to szybko policzyć ze wzoru, że to jest x kwadrat, dodać a dodać b, do siebie dodajemy i tyle z x-ów i dodać do tego a razy b. No, skróci nam to troszeczkę obliczenia, nie jakoś bardzo, natomiast polecam ten wzór jak najbardziej. No dobra, no to możemy wykorzystać na początku przynajmniej ten wzór, tak, czyli no te dwa nawiasy ze sobą wymnożymy, tylko ja to zapiszę w kwadratowym nawiasie. No x razy x to jest x kwadrat, 7 dodać 3, 10, czyli to będzie dodać 10x, no i 7 razy 3, 21, cyk, o, razy 5 dodać x, równa się, to już trzeba każde z każdym wymnożyć, x kwadrat razy 5 to będzie 5x kwadrat, dodać x do trzeciej i teraz 10x, 10x razy 5 to będzie dodać 50x, dodać 10x kwadrat, no i dodać 21 razy 5, 100 plus 5, czyli dodać 105, i 21 razy x dodać 21x równa się. Robimy porządek, będzie x do trzeciej, x kwadrat, czyli dodać 15x kwadrat. X mamy tutaj, czyli mamy w sumie 71x-ów, czyli dodać 71x-ów, no i dodać 105, dobrze. Czyli nasz podpunkt A w tym zadaniu, nasze w od x będzie równe właśnie to coś, x do trzeciej plus 15. X kwadrat, dodać 71x, dodać 105, o, coś takiego. Dobra, podpunkt B. Dla jakiej wartości x objętość drugiego prostopadłościanu jest trzykrotnie większa od objętości prostopadłościanu pierwszego? Dobrze, czyli to nazwijmy, że to było V2,
a to jest V1. V1 sobie policzmy, czyli to będzie 7 razy 3 razy 5. No jakoś wygodniej trzeba by to policzyć. Co nam tu wygodniej? 21 razy 5, no to będzie 105. W takim razie tu będzie pierwszego 105. No dobrze, to oni w tym podpunkcie B co chcą? Dla jakiej wartości x objętość drugiego, czyli V2, ma być trzykrotnie większe niż pierwszego? Czyli tak naprawdę to będzie 3 razy V1. To my chcemy. No dobra, to jak wstawimy to, co wiemy, to wiemy, że tak, V2 to jest ten nasz wielomian, tak, bo to jest nasze V2, czyli nasze x do trzeciej plus 15x kwadrat plus 71x plus 105 ma być równe 3 razy V1, czyli razy 105. No i to musimy rozwiązać, pamiętając o tym, że oni nawet sami nam napisali, że x no, musi być liczbą dodatnią. Czyli pamiętamy tutaj o dziedzinie, że nasz x musi być liczbą dodatnią. Jeżeli nam wyjdą jakieś x ujemne, to trzeba będzie to wyrzucić. No dobrze, no to co? Trzeba rozwiązać ten wielomian. Zobaczymy, jak bardzo będzie skomplikowany, jaką metodą to równanie trzeba będzie rozwiązać. Plus 71x i teraz tak, no tutaj to jest 3 razy 105 na tą stronę minus 3, czyli minus 210 to wyjdzie. Równa się 0. No to co? No to wychodzi na to, że chyba grupowanie to tu nie zadziała, bo jak tu byśmy wyciągnęli x kwadrat, na przykład to będzie x plus 15, a tu co możemy wyciągnąć? To w sumie to tylko x-a wyciągniemy. Nie, nawet nie. Tutaj nie ma czego wyciągać. Także chyba będzie trzeba niestety znowu strzelać w pierwiastki całkowite, a niestety te dzielniki 210, czyli tego naszego wyrazu, no bo to jest nasz wyraz wolny, no to będzie całkiem dużo. No minus 210. Takie tu dzielniki byśmy sprawdzali. No plus minus 1, na pewno plus minus 2, w sumie na pewno plus minus 3, bo 210 się podzieli. Co jeszcze? Na pewno plus minus 5 również będzie ok. Plus minus 6 będzie ok, bo tu przez 2 i przez 3. Plus minus 7. Ja nie będę ich wszystkich wypisywać, bo jest bardzo dużo. Także mamy całkiem sporo tutaj opcji. Dobra, nazwijmy sobie, że ten wielomian, to wszystko co tu jest, to jest jakieś tam W, już zajęliśmy wcześniej, niech to będzie Q od X. Dobra? Więc teraz sprawdzamy, kiedy to Q się nam wyzeruje. Czy dodatnie liczby jest sens tutaj wstawiać? No jest sens. No bo oczywiście nie musicie po kolei tych liczb wstawiać. Możecie czasami zaufać swojej intuicji i załóżmy, no tak może, to no jedynka to chyba nie, bo mamy tu aż minus 210, to nam się tutaj nie uda tego jakby zbalansować tymi dodatnimi liczbami. Raczej dodatnie bym sprawdzał, bo w końcu wiemy, że x ma wyjść nam dodatnie, więc jakieś rozwiązanie dodatnie powinno nam wyjść. No to jak nie jedynka, to może dwójkę od razu sobie sprawdzimy, co? Q od dwóch sobie sprawdzimy, no ma tu jakieś może ręce i nogi, tam będzie do kwadratu, tam do trzeciej. Czyli mamy tak, 2 do trzeciej plus 15 razy 2 do drugiej, dodać 71 razy 2 minus 210. No dobra, zobaczmy co tu z tego wyjdzie. Tu mamy 8, dodać, no 4 razy 15 to będzie 60, dodać 142 minus 210. No i co? Tu mamy 202 plus 8, 210. Idealnie wyzerowało się, także super ekstra. Znaleźliśmy nasz pierwsze rozwiązanie, ale nie musi to być jedyne rozwiązanie. Także teraz trzeba ten wielomian podzielić schematem Hornera, więc ja już to od razu zrobię. Czyli nasz wielomian Q tym razem ma współczynniki takie. 1, 15, 71 i minus 210. Hop, siup. To, co odgadliśmy, to jest liczba. Ta liczba, którą odgadliśmy, to jest A równe 2. To będzie 1, 2 razy 1, 2, 17... razy 2, 34, dodajemy, to będzie 105, tu będzie razy 2 znowu, czyli 210 i udało się, 0 ugraliśmy, super. No i z tego tak naprawdę będzie wynikać, że nasz wielomian Q od X możemy zapisać, że to jest X minus to, co odgadliśmy, czyli X minus ta dwójka, którą odgadliśmy, o, razy i teraz tu mamy współczynniki, tam była trzecia, to tu będzie druga, czyli będzie X kwadrat, dodać 17X, dodać 105. Tak? To jakby z tego wynika, z wyniku naszego dzielenia. A to oczywiście miało być równe 0, żeby nie było.
Okej, okay. No i teraz jeżeli ma być 0, no to z tego wiemy, że wynika, że x jest równy 2. No a z tego to chyba deltę trzeba będzie policzyć. 17 do kwadratu minus 4 razy a razy 105, dobrze? Czyli 289, no minus 420, czyli delta będzie ujemna. Czyli stąd nie ma żadnych rozwiązań. Tu x należy do zbioru pustego w takim razie. No to tak naprawdę to jest nasza odpowiedź. Jakie było pytanie, dla jakiej wartości x objętość drugiego prostopadłości jest trzykrotnie większa od objętości prostopadłościanu pierwszego, no to tak naprawdę odpowiedź tam bla 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 dla x równego 2. I to będzie koniec wielomianów. No i to wszystko, co przygotowałem dla was z wielomianów. Mam nadzieję, że jak prześledziliście porządnie i ze zrozumieniem te wszystkie zadania, które tutaj wam pokazałem, to na sprawdzianie poradzicie sobie na piąteczkę przynajmniej. Miłego dnia życzę. Przypominam o super darmowym kursie dla maturzystów tegorocznych z uczelni SWPS. Linki macie jak coś w opisie. Miłego dnia życzę, owocnej nauki i dla tych, którzy dotrwali do końca, niech napiszą hashtag w komentarzu. Wielomian. Niech będzie drukowanymi nawet. Miłego dnia życzę i... do usłyszenia. A po co mi ta matma?